Dobra, słuchajcie, weź pojemnik z polimerem z pracowni Alk. Dobra, to bierzemy jeszcze ten pojemnik, okej? Okay? Do tej babki, tam gdzie są The Last of Us. Kolejny odcinek The Last of Us, o kurde. Dobra, oj, myślałem, że nie żyje, on żyje. Dobra, teraz nie żyje. Jeszcze jeden, chodź tu, ci, 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 ci. No The Last of Us, no. Dobra, bo wale, bo nie tam gdzie trzeba, dobra. Z tego też mogę wziąć, dobra, to jest ta pracownia. Tam jest jeszcze jeden, dobra, on leci na mnie już. Ale on tutaj, jaki on jest, kurde. Pikuśny. Tam trzeba dojść, ale ja tu patrzę, czy tu już jeszcze jest, po prostu. Dobra, dobra, no to idziemy tu. To jest ta pracownia? To jest schowek, kurwa. Tam jest pracownia. O, panie. No teraz to was, no co tu dużo gadasz. Byłby mi ktoś tutaj od tylca nie wlazł zaraz. A tym? Chyba działa tylko na roboty. Dobra. Dobra, wal go na ryj. Dawaj go jeszcze go tam. Dobra, lecz się. O kurde, na styku dałem radę. Jeszcze tu jest? Samo się nie otworzyło. Skwary. Całe to miejsce jest coraz bardziej popieprzone. To są te skwary, tak? Aha, no to dobra, to tyle wiemy. Się zastanawiałem, co to są te skwary. To teraz już wiemy. To są właśnie skwary. Dawaj go jeszcze, dobrze, super. Bo jeszcze jeden. Dobra, pięknie. Nie wiem, jak ja to robię, ale jakoś robię. Bierzemy fanty, bo potem nie mamy z czego robić tutaj tych. No, leczonka. Tam też jeszcze są, nie? Ładuj, ładuj, ładuj. Ile was tu jest? Ludzie kochane. Dobra, trochę tak, bo już też nie mam się czym leczyć za bardzo. A ty mogę rzucić, dobra. Lenin? Towarzysz Lenin? Dobra, bierzemy ten towar. Przejmuję ten towar. Zostaw to krzesło. Okej. Tam zaplombowane nawet. Tu jakiś palący. Palący problem, okej. Gdzie on jest? Kurde, muszę się leczyć, zginąłem, no nie wierzę i będę musiał przez wszystkie znowu przechodzić, ale jaja. No chyba będę musiał przez wszystkie przechodzić, niestety. Pewnie tak. Wszystkie żyją? Ta. Dawaj ich tam.
Dawaj ich na ryj. Jeszcze jakiś żyje? Leczonko. Dobra, zrobimy to szybko i bezboleśnie. Niech będzie pochwalony. Dobra, dawaj. Ten już leży. On jeszcze żyje? No nie wierzę. Miliony. Dobra, tu są jeszcze dwa, okej. Dobra. Tamtego też sobie tak rozwalimy, nie? Dawaj. Bierzemy tamty. Bierzemy wszystko, co masz. Mało tego, ja się teraz mogę cofnąć i może narobić tych. No właśnie, zobaczymy. Czy tak możemy zrobić. Skąd by się w ogóle bierzecie? Nie, bo to gdzieś tutaj było. Czekajcie, cofniemy się. Dawaj, zapiszmy. Okej, okay, mogę wyrobić te. Dawaj. O, właśnie o to chodziło. No chociaż tyle, nie? Dobra, zapis. No i jak? Aha, dobra, odebrałem, okej. Okay. Mamy 8, okej. Okay. No to jest po prostu The Last of Us. Jest zero litości. Ilu ich tam jest? I wszyscy tu idą? Chyba tak. No chodź tam. Dobra, okej. Okay. Jeszcze są dwa. Jaka muza, nie? Już jestem osrany przez tą muzę nawet. Zaczekajcie na swoją kolej, sukinsyny. Dokładnie. Ale doskoczył. Co on zrobił? Wybuchnie? Ale jaja. Mu się chyba coś przykleiło do dupy i dlatego wybuchnął. Dobra. Z tego trzeba przestać korzystać, bo może będzie jakiś boss. I się potem obsramy. Może tak być właśnie, wiecie? Dzień dobry, mogę wejść? Rozumiem. Tak, tylko że odwrotnie. Aj. O właśnie. Za pierwszym razem.
No tu będzie wesoło teraz, coś czuję. Co to za kula smaku? O, wiedziałem, że będzie jakiś boss. Te jeży się odbiło. Ja pierdolę. Normalnie to nie groźny robot geodezyjno-geologiczny. Normalnie, ale to nie jest normalna sytuacja. Jak nie mam? Gówno nie groźny. Co jeszcze potrafi odstawić? Nie mam pewności. Nie mam dostępu do specyfikacji tego modelu. A ja bym chciał, by on nie miał dostępu do nas. Pełna zgoda, towarzyszu majorze. Dobra, trzeba znaleźć ten pojemnik. Przynajmniej nie musimy szukać wejścia. Wystarczy wleźć przez okno. No, mamy zapis. Jak mi miło. Dostęp przyznany. Ulepszanko jakieś? Ale ja bym chciał ulepsz. Da radę? Zainstalowane. A czemu jeszcze idzie to? Aha, że może do pierwszego poziomu. A, no widzicie. A, tu już teraz brak tych. Dobra, tu też jest brak. Zapisywanie danych. Zapewne jest to banalnie proste, tylko nie wiadomo, gdzie trzeba prędzej iść. Może tędy trzeba się... Czemu nie mogę? Gdzie może być ten pojemnik? Zwyczajnie genialny. Gdzie może być ten pojemnik? Urządzenie wydające polimer luminescencyjny znajduje się na jednej z tych platform. To go poszukajmy. No kurde, już myślałem, że tu nie dojdę. Ja nie mam. Dobra, ej, bo ja myślałem, że ja tu... Lecie. Dobra. Kurde, lecie. Lepiej cię ulecie, dobra. Daj, bo... No, ej. Słaba jest ta broń, jak nie wiem, nie? Bo mówi, że to tam leży. Muszę się najpierw w takim razie dostać najpierw tam. Pływanie w tym czymś to też jest coś niesamowitego, nie wiem, o co tu chodzi, ale... Powiem wam, że jest dobre. Teraz zapisana, okej. Okay. Dobra, tu jest gra zapisana. Ja muszę się dostać na tamtą platformę. Tylko jak? O Jezus Mario, Chryste Panie. Może tędy. O właśnie, o to chyba chodziło. Ten pojemnik się nada? Dosiąc po kształcie i średnicy, jak najbardziej. No kurde. Lecie. No dalej, bo to... Więcej was matka nie miała.
No, co się gapisz? Szkoda, że ja tam nie przeskoczę. A może przeskoczę, co? Przeskoczę? A jak nie przeskoczę? Nie no, nie będę świrował opowiadana, wrócimy sobie tak samo. Kto strzelił bramkę? My? Ej, ale to nie będzie tak, bo... Dobra, ale zapiszmy sobie może. Zapisywanie danych. Okej. Nie, nie, my tam możemy spokojnie. Dobra, idziemy tędy. Na pewno z tym robotem będziemy musieli walczyć, nie? No to na bank. Dobra. Myślałem, że za 35 sekund. Proces syntezy można przyspieszyć. To dobra wiadomość. Jak? Te duże mieszalniki wzbogacające syntezę. Nie ma czasu do stracenia. Ej, tego nie było. Te duże mieszalniki wzbogacające surowy polimer o bakterie beztlenowe pracują z zadaną prędkością. Jeśli więc zwiększę... Co zatem wybieracie, majorze? Dawaj, dawaj, jednorazowe oczywiście. Wystarczające zasoby, dawaj. A to co to jest? Chwila odnawia energię. Dobra, to trzeba tego kilka zrobić. Dobra, a tam co zrobiłem? Tamtego nie zrobiłem, nie? Dobra. Zrobię to, teraz już nie będę miał... No nie ma zasobów i no i chuj. Mam 6, dobra, no to tyle nam musi starczyć. No to jedziemy. Wiedzieliście, że tu jest lagodnik. Założyłem, że musi być jakiś sposób na serwisowanie wiszącego pod sufitem sprzętu. No i co teraz? Co z tym trzeba zrobić? Strzelić w to czy? Zostanie napełniony za 20 dni. Zadziałało. Patrz tylko jak to się świeci. Właściwie to nawet to jedziemy dalej, tylko coś zaraz nam zacznie przeszkadzać, bo to by było za proste. Spowodowała zainicjowanie algorytmu nabrawczego. Musimy uważać, jesteśmy wysoko nad podłogą. Upadek może być bolesny. Bolesny? Śmiertelny. Cały ja. No nie, no ja mam obawienia, że to się zaraz źle skończy, nie? Kurde, no. Żebyśmy nie minęli. Tu już leci znowu do nas. Dobra. Gdzie jest następny? Gówniany wagonik tak się wlecze. Nikt nie przewidział. Nie puszczela. To było pytanie retoryczne, Czarek. Czarek? Skok w powietrzu?
No chcę, żebym tam skoczył? No nie wierzę, to był skok w powietrzu. Ja pitole, teraz trzeba tam gdzieś wbić. Jak ja mam tam gdzieś teraz? Ja tak niefortunnie spadłem. Idzie to z ziemi może jakoś? No dali, bo nie mogli widzieć na tą platformę. Czy teraz znowu muszę czekać? No a po tych się nie dostanę gdzieś? No właśnie. O właśnie, tu gdzieś do góry. Nie wierzę, bo mnie zabije. Lecz się, lecz się. Dobra, ja tam muszę wbić. No nie wiem, no nie skoczyłem nawet. Ja pierdolę. Jezus Maria, nawet nie zdążyłem skoczyć. Jest to gówno, tu tym się dostawałem, tak? No, teraz się dostałem. Co tu napierdziela? Ej, nie ma tak, nie ma takiego bicia. Pieskie do góry. Jak zrobić jeszcze te niebieskie? Nie, ja bym to dał do góry, jednak chyba. To musi być, to musi być gdzieś tu zamienione. Nie. Teraz zadziałało, nie? No zobaczcie, wróć na platformę. Jezus Mario. Dobra, i teraz co? Lecimy dalej? No zwariowane jest. Jeszcze dwa nam zostały do rozwalenia? Okej. Już damy radę.
Widziałem, że to by było za proste takie. Objechać dookoła tą platformą i połączać wszystkie te. To by było za proste, no ale komu by to przeszkadzało? Znam, się okaże, że zasilanie jakieś padnie. Musimy tylko przyspieszyć ostatni silnik. Przynajmniej nie muszę się martwić o amunicję. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze kawał indek został. Dobra, mamy to. Teraz znowu mam się tam przedostać. Tak, lepiej. Miłe światełka wszędzie wokół. Pszczoły bzyczą w oddali. Ależ romantycznie. Można zapisać? No nie wierzę. No nic, muszę z tego wydupczyć. Dobra. Gra zapisana? Nie to, tutaj. Okej. Dobra, lecimy tam. Kur, nie tutaj. Na tamten, nie? Jeszcze niebiesko zrobiło. Dawaj, 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 dawaj. Mnie tu nie ma, nie widzicie mnie. Kurwa, tu musi być akurat takie wszystko zaplątane. No tam już mnie namierzałem, no i... Dobra, dawaj do tego. Dobra, jedziemy z tym. No i co teraz? Daj, bo zginę. Dobra, uciekamy, 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 uciekamy. Tu nam jest nic niepotrzebne więcej. I samo się otworzyło. No i pięknie. I ja bym na ten moment... Charles, co wiemy o dziewczynie Pietrowa? Masz na myśli doktora Filatową? No przecież mówię. Zapomniałeś języka w gębie? Znasz ją? Doktor medycyny Larisa Filatowa pracuje z doktorem Seczenowem już od wielu lat. Piękny odcinek, dla was. Jeden z najważniejszych aspektów kolektywa 2.0. Te stwory, nie? Oczywiście. Zastąpiła w tej roli zmarłego Haritona Zacharowa. Jakiego Zacharowa? Profesor nauk medycznych, wykładowca, uznany neurochirurg, jeden z naukowców, którzy pokonali brunatną zarazę. Hariton Radionowicz Zacharow był też najbliższym przyjacielem i zaufanym kolegą doktora Seczenowa. Wspólnie położyli podwaliny pod zakład 3826. No dobra, a co z Filatową? To utalentowana neurochirurg, studentka i asystentka towarzysza Zacharowa. Po śmierci profesora kontynuowała jego pracę, ale teraz jest zbrodniarką i zdrajczynią macierzy. Rozumiem. Szkoda, jest całkiem ładna. Ulala, ktoś tu się zabujał. Dobra, ja bym jednak poszukał miejsca zapisu, które prawdopodobnie jest tutaj. Ha, 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 ha.
Dobra, zapisujemy i potem lecimy, żeby połączyć te... przyłączymy te pojemniki, ale nie, bo tam będzie boss, jak nic, tam będzie boss, mówię wam, tam będzie boss, więc robimy to w następnym odcinku. Bye.